Niedziela, 19 września 2021. Witam Cię, hodowczyni, hodowco hasłem Dobry Lot. Dzisiaj lecimy lot finałowy z Ulechów. To jest gdzieś 330 km do mojego gołębnika. Na lot wsadziłem 57 gołębi, czyli komplet ze spisu. Jeszcze nie miałem takiego sezonu, żeby i żaden gołąb nie zginął. No w tym roku akurat tak jest. No, przy oblatywaniu na początku ja tam zginął chyba 4 gołąbki. Coś się tam zabiło, na pewno druty. No ale ja już zacząłem lotować, także nie zgubiłem do tej pory nic, także poszedł komplet. No ptaszki zostały wypuszczone o godzinie 8:30. Także mają wiaterek, zresztą pokażę na pogodzie, jak to będzie wyglądać. W każdym razie lecą już w tej chwili, jest 10:00, to już lecą 1,5 godziny. Wiatr jest południowy, przepraszam, północny, także będzie lekko spychał te gołębie. No, prędkości nie będzie na pewno dużej, myślę, według mnie tak 75 na godzinę jak zrobią, no to będzie, myślę, że dobrze. No, także zapraszam do obejrzenia pogody jeszcze i potem na relację z lotu. Życzę wszystkim udanych przylotów dzisiaj, no i ogólnie. Także do zobaczenia. No tak to widzimy, tak jest na pogodzie. Deszczu nie ma nigdzie. No ale jest dosyć mocny wiatr północny, który będzie na pewno nadawał ton lotu, czyli myślę, że południowe sekcje typu tam lędziny będą dzisiaj miały nabite. No wiadomo, my tutaj jesteśmy na północ wysunięci, także no, bo wiatr ma kolosalny wpływ, bo już jest mocny, jest około, prędkość tego wiatru to będzie około 10-15 na godzinę, także to jest duży wiatr na gołębie. No w każdym razie nie bada nigdzie. Zachmurzenie jakieś nie ma takiego mocnego. No, zaraz zobaczymy. Wilgotność. Góry. Ale dobrze, mniejsza o to. Nie ma co grzebać w tym, bo to nic nie da. Pogoda jest, będzie przez cały lot taka sama, czyli pochmurzone. Wiatr północny. No i temperatura około 12-13 stopni, pokazuje 14, no ale wiadomo, wyżej jest chłodniej. Także nie źle, nie ma co narzekać. Zapraszam do przylotu, do bierzenia przylotu ptaszków. Jest w tej chwili 12:12. Gołąbku jeszcze nie ma, ale kibice dopisali. Jest Rysiu, jest Mariusz Jaworski, Dobry lot. czołowy hodowca z oddziału Zagłębie, także dzisiaj będą kibicować. Na razie gąbku nie ma, także czekamy, aż przylecą. Jest gąbek. Mamy w tej chwili pierwszego gąbka, jest godzina i z kierunku idzie 13:28. Siada gąb. Jest. I to jest chyba, i to jest późny. Niby na 100% typowany. Nie ma ogona. Jest gąbek. Nie. No nie wiem, kurde, bo nigdy nie widziały. Ale to nie jest typowa. To jest 01 chyba samica, mi się zdaje. No kolega dzwoni, Grzesi Gochowski, no ale nie mogę odebrać. Gąbek krąży. I przyjechałem z kierunku, no to stamtąd przyszedł, nie? No. Gdzie jest? Traci minuty. Jest tutaj. Traci, coś go wystraszyło. Ale malowany on jest? Pod prawym skrzydłem? Ale nie, to mój gołąb jest, no. Cały czas krąży. No nie wiadomo, co mój gołąb.
Ale mój, raz powiem. To nie jest mój gołąb. On nie jest malowany. Nie, to nie jest mój gołąb. Poprzywalam. Gołąbek. Oblatał swoje. Jest w tej chwili 13:30. Siada gołąb. Chodź. Chodź. No mój. Więc drugi nie idzie. Będziemy zobaczyć. Na pewno typowany. O, będziemy przerywać to, bo gołębie będą kapać na pewno dzisiaj. Jest drugi gołąbek. To jest typowany, 50. Chodź. Siada. Chodź. Jest godzina 53. No ale się tak siedzi. Chodź. Mamy trzeciego gołąbka, siada w tej chwili. Typowany ma skówkę? Ma, nie? Czy nie ma? Ma żółtą. Chodź. Jest godzina 14:07, jest trzeci gołąb. No, jest tragedia. Pół godziny są trzy gołębie. I mamy czwartego gołąbka. Centralnie od tyłu przyleciał. Tylko teraz patrzę, czy typowany, czy nie. Dwa są typowane, jeden nie. Jest w tej chwili godzina 14:11. Maskówkę? Nie, ten nie będzie miał. Nie. To jest nietypowany gołąb. Chociaż możemy zobaczyć. Dobra. Mamy piątego gołąbka. Tak, to z góry, no widać. To będzie nietypowany, ale jest piąty gołąb. Nietypowany. Na tą chwilę są dwa gołębie typowane. Chodź. A to nie wiem, czy nie szósty jest? Nie, to dziki. Jest w tej chwili 14:25. Także to będzie ostatni gołąb, którego dzisiaj sfilmuję, no bo siostra przyjechała, brat, są goście, no ja siedzę przy gołębiach, nie może tak być. Także nie będę filmował, tylko to puszczę, co jest. Jest grot ciężki, jest w tej chwili już od pierwszego gołębia ponad prawie godzina, tak? Prawie godzina, bo 13:31, było 13:25, może coś innego sfilmuję. Zbieram się, muszę jechać tu na Bór, niedaleko koło mnie, tam siedzi siostra moja, u mojej mamy, także muszę, widzimy się rzadko, także muszę jechać, a i tak będę wiedział, gołębie przychodzą, no bo SMS-y zegar wysyła, także relacja na tym się kończy. Dzięki za oglądalność, dobry lot. Jest szósty gołąb, to też będzie nietypowany. Który jest? Już. 30, czyli godzinę od pierwszego gołębia jest 6 gołębi. I to też jest nietypowany ptak z tamtego gołębnika.
Tak, to jeszcze jest ostatni gołąb, którego filmuję. Jak siądzie. Chodź, chodź, chodź! No chodź, 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 chodź. No i lata gołąb, takie lutowanie. Wystraszone, zmarznięte. Szkoda to filmować, no ale nie ma co, to chociaż takie. Siad ptak. Chodź, 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 chodź. 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 W tej chwili siadł siódmy gołąbek. Jeszcze go dofilmujemy, ale ja już idę. Który raz, Mariusz? Chodź, chodź, chodź. 37. Mariusz mówi, że 37. Ja muszę iść niestety. Jest 7 gołębi, w tym jest 2 dobre. Z 50-tki. Z 50 jest chyba 6. No. To jest chyba 13. Wydaje się, że albo 12, bo są identyczne siostry. Chodź! No ptaki generalnie nie są zmęczone. Skoczył gołąbek. Ptaki nie są zmęczone. Ale tyle, że przeleciały. Kończymy filmowanie. Muszę jechać.